Pan Bóg mówi przez Mojżesza: Patrz, kładę dziś przed Tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. Wybierajcie więc życie, abyście żyli Wy i Wasze potomstwo, miłując Pana Boga swego, słuchając Jego głosu, lgnąc do niego. Pan Bóg wie, że żeby była możliwa miłość, jest potrzebna wolność. Dlatego że. Gdybyśmy byli pozbawieni wolności, gdybyśmy byli pralką automatyczną, zaprogramowaną tylko na dobro, no to jaka byłaby, jaka byłaby w tym miłość? Byłoby to bezmyślne, bezwolne, automatyczne wykonywanie tego, na co jesteśmy zaprogramowani. Stąd, żeby była możliwa miłość, jest potrzebna wolność. Bo miłość to jest decyzja. To jest wybór, wybór dobra, odrzucenie zła. Miłość to jest decyzja. Wybieram to, co mnie rozwija, odrzucam to, co mnie krzywdzi. I do tego jest potrzebna elementarna wolność. I Pan Bóg taką wolność nam daje i jasno nam to komunikuje. Daje ci człowieku wybór. Możesz wybrać życie, możesz wybrać śmierć. Możesz wybrać drogę błogosławieństwa, możesz wybrać drogę przekleństwa. Ale jednocześnie Pan Bóg od razu nam już tłumaczy, to jest cudowne, że, że to robi, tłumaczy nam, jakie wybory prowadzą do życia, i jakie wybory, wybory prowadzą do wolności. Bo, jak mówił święty Jan, św. Jan Paweł II, wolności, wolność. Nie tylko można posiadać. Wolność się nie tylko posiada, wolność trzeba nieustannie zdobywać. Więc na początku mamy to minimum wolności, wyboru między dobrem a złem, ale później w zależności od tego, jakie są nasze wybory, przestrzeń wolności się poszerza albo zawęża. Kiedy wybieram dobro, życie, rozwój, to moja wolność rozkwita. Moja przestrzeń wolności się poszerza. Kiedy wybieram zło, kiedy wybieram śmierć, kiedy wybieram to, co mnie krzywdzi, to moja wolność się zawęża, staje się niewolnikiem krzywd, grzechów, uzależnień, yy, zawężonej wizji człowieczeństwa. Zaczynam się sprowadzać do zwierzątka kierowanego instynktami, popędami. Dlatego Pan Bóg pragnie naszej coraz większej wolności, dlatego nas zachęca, wybierajcie życie, wybierajcie to, co rozwija, wybierajcie to, co jest dobre, wybierajcie to, co prowadzi do rozkwitu życia i rozkwitu wolności.